Witajcie w kolejnym filmiku. No jak ostatnio moim kacikiem skończyłem, no niestety okazało się, że jest mi bliski. Po prostu skończę. No, za niedługo miało mi się skończyć panel. Ale teraz wracam. No i tak, wystarczająco długi był poprzedni odcinek. Ten będzie na pewno nie krótki, pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypluje z was flaki. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Mam z kimś walczyć? Nie doceniłam mnie. Teraz energia moich ludzi nie wzmocni. A nie wiem, dobra. 11 po. Okay. Co to dało? Podpalenie. Dobra, gdzie to był ekwipunek? Postacie, nie. Składniki, recepty. Jaskółka, ale jak gdzie ja mam wypić ekwipunek tu? Gdzie jest jaskółka? Gdzie on jest? Ale teksty. Dobrze. Zjechał go. Dobrze jest. Muszę biec do laboratorium. Wszystko w porządku? Jesteś cały? No jasne. Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Ważne, że Savolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Triss w laboratorium. Tak, ruszajmy. No, będzie przerobane jednak. Początki można sprawdzić. Gdzie tu masz? Ore, co się tu? A, dobra. Dobra, też sobie zmienimy kalcium jakieś. Spoko. Gdzie jest mapka? Gdzie jest w ogóle? Gdzie jest laboratorium? Tu. Aha, to jest coś tam. Fajna jest ta gra, fajna. Zresztą wiecie. Plądrują laboratorium. Ten drugi mak jest... Nie doceniłam go. Co mówić? Nie pamiętam. Aha, że ostatnio też mówiłem, że super jest. Że super jest ta gra. Mogę wejść w tryb medytacji, by rozdać coś tam. Bez
Bestiariusz, nie jest serio, Sariusz? Gdzie jest tryb medytacji? Smutki o tym gdzieś. Poruszanie się w trybie. Nie. Miść. Mapa. Nie. Może jakoś... Nie. Chwila, zrobimy szybką pauzę. I ja zaraz przyjdę. Dobra. Jednak nie wiem co tu... To chyba był jakiś samouczek po prostu. A... Potrzebuję, żeby mieć 3000 punktów, żeby... przejść do następnego poziomu. Mam na razie 2300, coś takiego. Co tam było w ogóle, taki ciemny? Znalazłem. Teraz mamy już wszystko. No to fajnie. A tu Wiedźmin. Ach, te spojrzenie. Magister, zajmij się tymi Wiedźminami. Magister. Jaki fajny. Podobno Wiedźmini odbijają pociski w locie. No ja nie mam taki shitowy miecz. Jak mam odbijać pocisk? Sprawdźmy. Leo, stój! Ojojoj. Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to pójdę. Oj, jeszcze nie trafił. Leo zginął. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekoktora farda białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć! Wesemirze, Leo nie żyje. A gdzie ma strzałę? Gdzie jest strzała, co? Ale Leo zginął, no cóż. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. Możesz wejść w tryb medytacji po wybraniu ikony. Medytację podczas dialogu. Wskazówką możesz ustawić, jak długo chcesz medytować. Służą do tego ikony południa, świtu, północy, zmroku oraz suwak godzinowy. Pomedytujemy trochę. Zbyłeś talenty, które możesz wykorzystać. Dobra, tym was nie będę zanudzał, więc kacik. Oczywiście nie kończę odcinka, na razie. Tak, się mają. No i jestem znowu, już jestem. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Coś tam ulepszyłem. Podjąłem decyzję, wilku. Źle. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci. Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss.
Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Nie, Lamberta. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Dobra, nie czytam, idziemy na żywioł. Oj tam. Nie mogę nic tu zabrać, ani podnieść. Brakuje tylko maga, który by to obsłużył. Ja wszedłem tędy. Lecimy. Dobra. Mapa. Nie, jak się powiem, mapa. Nie, kurde, mapa jest w tym. Mam żywioł, chyba tu jest wyjście. Dobra. Teraz z początku robię te dwa filmiki, takiego prologu. Nie wiem, czy z następnego będę robił. Na pewno nie będę, co wejdę w grę, będę robił filmik. No wiecie, troszkę wie. Będę pewnie musiał jakoś ekwipunek uzupełnić albo coś. Gdzie w ogóle... Słuchał ktoś z was, gdzie leży ta w ogóle ta babka? Bo ja niezbytnie. Idziemy sobie tutaj zobaczyć. No, lecisz szybciej. To se poszłem. O, Lambert tu jest. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. No, już myślałem, chętnie że... poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leżę nieprzytomna przy kominku. Gdzie znajdę alkohol? Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. Bywaj. W tej pory możesz w trybie... Aha. No spoko, czyli w trybie medytacji... Też mogę sobie... eliksiry zrobić. Kurczak. Coś tu jest... Nie. Stary krewiec. Rybki, postaroszona ryba, przesiła się przyjdzie. Dobra, to zbieram wszystko najwyżej. Później opylę. O, szafa tu jeszcze jest. No i beczka. Przesiła się przyda zawsze. O! Ale nie zaskoczyć to ma nic. Dobra, po schodach. Zawarłeś
póki. Pierwsze piętro. Tam jest to zmienienie tutaj tych trybów. Nie mogę do niego, znacznie on nic nie ma. To jest mniej punktów, które nie dostawałem. Chyba 10? Tu nic nie widzę ciekawego. Znaczy się ciekawego widzę dużo, ale nic nie mógłbym zebrać. Schody do pokoju Triss. Wiem, że miałem coś innego szukać, no ale cóż. Kozie mleko, chleb, bodziec barani. A, dobra. Uwer. O, woda. Kamień szlifielski. O, to się pewnie przyda. Dobra, tu pewnie nie muszę iść, więc nie idę. Na tam beczki, pewnie jakaś sól tu jest albo coś. Patrzymy na jakieś głupie łażenie. Ale wiecie, ja sobie muszę wszystko sprawdzić. Wszystko. A potem będzie mnie bolało, że nie sprawdziłem wszystkiego. Jaskółka. Jeden eliksir. Dobra. Widzicie, jakbym tu nie wszedł, to bym nie miał jaskółek. Znaczy jaskółek tych. Fajnie to wygląda, taki sztylet, jakieś włamanie jakieś. Woda w butelce. Co nie mogę, co nie mogę, nigdzie nie mogę, nic. Spoko wychodziło. Fajnie się chodzi tak. Proszę, to jest takie rozróżnienie. Ktoś tu... Nie, to jest... Że ktoś tu stoi. Siekiera. Nie wiem po co, ale sobie wezmę. No, kolejne skrzynki. Sztylety. Ej, czemu tego nie wzięło? Brak miejsca w ekwipunku już. Ekwipunek. Aha, bo tylko jedno takie mogę wziąć, tak? A szkoda, szkoda. Dobra, nie znam eliksir. Biamywa, to chyba coś miałem stąd wziąć, nie? Tak, powinienem z nim porozmawiać. Dobra. A widocznie można te szczątki przeszukać, no. Czemu mi wtedy pokazywało, że nie? Skrzynka tu jest.
I nieznany eliksir. Dobra, wychodzimy. Tędy, no nie? Tak. Zbaranie, bardziej to by mi się jakaś kaska przydała. Tu jest Lambert. Witaj ponownie. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie i mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Spoko. Chwila, mały kat. Oczywiście nie kończę, chyba. Dobra. Ciężko było. Ładnie, tak. Na górze zostałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta. Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu. Ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem. Nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź te zbroje i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Czy oprócz nas są tu jeszcze coś Wiedźmini? Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. Informacja. No już mam ten taki chyba prawdziwy... A, zrezygnowałem, wywalił, dobra. Jaki jest teraz? Zmiński miecz stalowy, oparty na wybranym stylu. Teraz mam stalowy, siekiera, tylet. O, siekiero. Siekierą będę jechał wszystkich. Gdzie w ogóle miałem iść? Dziennik. Oko wycięte z ciała przerazy nieco. Mam iść na dziedziniec i wziąć pazur z ciała przerazy. Okej. Jak się tędy wychodzi? No tędy, no. Środkiem. Dobra. Tak, wiecie, tutaj tym miłym akcentem, bardzo jakże porywającym, zakończę nagrywanie. No, zakończę nagrywanie, więc trzymajcie się, na razie.